Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kadrze Wisły Kraków. Kto odszedł, kto został i kto ewentualnie przyjdzie. Ale oczywiście, zanim o tym, to wypadałoby powiedzieć o informacji, która myślę jest pewnym dopełnieniem tego, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie. Wisła Kraków otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie, czyli będzie mogła ten sezon dokończyć. Jest to informacja, która dwa tygodnie temu była czymś, no raczej dawali niektórzy dziennikarze, na przykład Stanowski dawał 5%. Później te procenty wzrastały poprzez różne działania, czy to Jarosława Królewskiego, czy to Bogusława Leśniodorskiego. No i oczywiście pożyczki, czyli no, pożyczki trzech ludzi, czyli jak już wcześniej wspomniałem, nazwisko Królewski, Błaszczykowski i Jadrzeński. To były te trzy osoby, które udzieliły pożyczki w wysokości, no łącznie 4 miliony, tak? To było tak naprawdę główny moment, który pozwalał nam myśleć, że faktycznie tą licencję dostaniemy. Nawet był to taki, no wtedy to już wiedzieliśmy tak na 90%, że faktycznie tą licencję dostaniemy, ale co prawda, co jest ciekawe i ludzie, którzy tego nie śledzili, do poniedziałku tak naprawdę nie byliśmy tego pewni, bo w poniedziałek dopiero prezes Wisły Kraków, Rafał Wisowski, został wpisany do KRS-u, no i wtedy wszystko było wiadomo, że wiadomo, kto jest właścicielem Wisły Kraków, więc tutaj przynajmniej to się udało wyjaśnić. Także tutaj prawnicy Bogusława Leśniodorskiego i sam Bogusław Leśniodorski bardzo dobrze się spisali. No cóż, takim ludziom trzeba dziękować. To są ludzie, którzy być może już przeszli do jakiejś tam historii, ale okaże się, czy to będzie historia faktycznie wielkiego początku, nowego wielkiego początku Wisły Kraków. Mamy taką nadzieję, teraz walka o inwestora i walka z wynikami sportowymi. No bo oczywiście może zacznę od tych celów, bo wielu ludzi mówi o utrzymaniu, a ja szczerze nie chcę o takich celach mówić, bo dla mnie osobiście mnie to jako kibica Wisły Kraków no nie przekonuje. Uważam, że ten zespół i ten trener, Maciej Stolarczyk, mogą naprawdę wiele, wiele zdziałać, bo wbrew pozorom ta kadra wcale nie jest tak mocno osłabiona, jak mogła być, bo mogła być o wiele gorsza perspektywa, mogliśmy dograć ten sezon juniorami. I to byłaby większa tragedia, a tutaj mamy raczej skład, który myślę, że może w każdym meczu rywalizować, ale oczywiście muszą przyjść pewne wzmocnienia, szczególnie w tych pozycjach ofensywnych, bo tutaj niestety pozbyliśmy się zawodników, bo może przypomnijmy, kogo się jednak pozbyliśmy, kto odszedł od Wisły Kraków do jakichś innych klubów. No niestety Jagiellonia nas trochę rozkradła. Myślę, że ten deal Wisła, między Wisłą a Jagiellonią był sprawiedliwy, był w porządku takim, no, układem, tak? I myślę, że to jest dla nas osobiście mówiąc, ja przynajmniej nie miałem żalu do Jagiellonii, że nam tam podkradła. No bo tak, straciliśmy Zorana Arsenicia, czyli naszego, no myślę, zawodnika, na którym mogliśmy najwięcej zarobić. Później dostaliśmy tych dwóch zawodników, dostała Jagiellonia. No i dostała Jesusa Imaza, czyli naszego super strzelca. No tak, oczywiście z przymrożeniem oka, choć ta końcówka rundy jesiennej faktycznie w jego wykonaniu wyśmienita. No ale nie da się ukryć, że zawodnik naprawdę dobrej jakości. No i myślę, nie dziwi mnie to, że Jagiellonia chciała go bardzo pozyskać. No i Martin Kosztal, tak, no, zawodnik, którego przedstawiać kibicom Wisły Kraków nie muszę. I ogólnie ci dwaj zawodnicy przeszli za 650 tysięcy euro. No czyli da to około 3 milionów złotych. No oczywiście do tego ma być, jeszcze bonusy tam są, więc szacuje się nawet, że Wisła Kraków może za te transfery, bo tak to trzeba nazwać, może dostać 750 tysięcy euro. Także naprawdę Jagiellonia się wykosztowała, ale co warto zaznaczyć, że dostaliśmy dwóch zawodników. Dostaliśmy Lukasa Clemensa, Lukas Clemens,
Zawodnik, który jest Polakiem, aczkolwiek jakby ktoś na niego patrzył, to myślę, że Polakiem może nie być. Urodził się chyba tam w Brazylii, albo ma jakieś korzenie brazylijskie, no ale w każdym razie ma obywatelstwo polskie, także tutaj no, jest takim afroamerykaninem z obywatelstwem polskim. Chciałem to ładnie powiedzieć, żeby nie było żadnych, prawda, no, że jestem jakimś rasistą, czy coś w ten deseń, no to odpowiedziałem tak ładniej troszkę. No ale w każdym razie nasz czarnoskóry Polak, jak go scharakteryzować, bo tak trochę przeszłem może dziwnie, ale no tak trzeba, bo więcej wzmocnień póki co nie mamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Lukasa, to jest taki zawodnik, który ma bardzo dobre warunki fizyczne, ma dobry wzrost, 1,91 m, tak, bo mam podobny, dlatego taki dobry, mówię o dobrych warunkach fizycznych, nie, ale tak oczywiście z przymrużeniem oka to traktujcie. Ale jest to zawodnik, który przede wszystkim grał w niższych klasach rozgrywkowych, mam tu na myśli, oczywiście w Polsce, mam tu na myśli pierwszą ligę, drugą ligę bodajże, także te kluby, w tych klubach grał, przeszedł do Jagiellonii, był tam pół roku, no i zagrał w 10 meczach bodajże i strzelił jedną bramkę. Ogólnie no na pewno to nie imponuje, więc no nie ukrywajmy, że to nie jest nic wielkiego i jeżeli się go Jagiellonia pozbywa i daje nam tak w zasadzie, no powiedziałbym za darmo, tak, no, nie musieliśmy nic za tego zawodnika płacić. Mają chyba nawet, oni chyba do tego zawodnika mają się nie dorzucać do pensji, ale możecie to oczywiście, jakbym się pomylił, bo ogólnie teraz jest natłok tych informacji, to możecie mi napisać w komentarzu, ale jest to zawodnik, którego Maciej Stolarczyk zna go z kadry młodzieżowej, więc no być może no wie na pewno, jakie ma umiejętności, wie jak go wykorzystać, aczkolwiek myślę, że w obronie mamy jednak dosyć duży wybór, więc myślę, że to nie będzie na pewno człowiek do pierwszego składu, ale myślę, że jako zmiennik może się nam przydać. Takie mam zdanie, aczkolwiek mówię, to nie jest zawodnik na pewno pierwszego wyboru Macieja Stolarczyka, ale również to, co będzie na pewno pierwszym wyborem, tak przynajmniej mi się wydaje, jest Łukasz Burliga. Łukasz Burliga, który trzeba powiedzieć sobie jasno, jest to zawodnik bardzo, jak na polskie warunki, bardzo solidny, dysponujący naprawdę dobrą techniką, taka jest przynajmniej moje zdanie, i który przede wszystkim no, jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, bo on może zagrać na środku obrony, on może zagrać na lewej obronie, czy na, no, może na boku obrony, tak powiem, i na środkowym pomocniku defensywnym. Jest to zawodnik na pewno do wykorzystania i jest to zawodnik, którego stać no, naprawdę dobrą grę, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że on przez jakiś czas grał bardzo regularnie w pierwszym składzie i no, co by nie mówić, grał na bardzo dobrym poziomie, więc tutaj na pewno nie odstawał jakością i bardzo się cieszę akurat z tego transferu. Też fajną rzeczą jest, że Jagiellonia będzie się do jego pensji dokładać, także trochę też odciążają budżet Wisły Kraków i to jest też miłe. Myślę, że tutaj wolałem puścić tych wszystkich zawodników do właśnie Jagiellonii, bo jakoś, nie chcę powiedzieć, że jestem sympatykiem Jagiellonii, ale po prostu dla mnie osobiście ten klub ma lepszą wizję budowania polskiej piłki, bo trzeba powiedzieć, że oni bardzo dobrze i bardzo mądrze przeprowadzają transfery i bardzo dobrze tych zawodników sprzedają i dowodem jest oczywiście, albo przykładem idealnym jest właśnie to okienko transferowe, mam tu na myśli Jesusa Imaza, mam tu na myśli Martina Kosztala i Zorana Arsenicia, bo są to zawodnicy, którzy no, gdzieś tam wyrobili sobie jakąś naprawdę dobrą renomę w naszej lidze. Myślę, że Jesus Imaz to jest taki status solidności. Myślę, że Martin to jest naprawdę za rok, dwa, to on tak wystrzeli, że go Jagiellonia sprzeda z wielkim naprawdę zyskiem, albo będzie godnie reprezentowała, będzie reprezentował godnie nasz kraj w europejskich pucharach. No a co do Zorana Arsenicia, no ten zawodnik był obserwowany przez wiele klubów zagranicznych.
między innymi przez jeden klub Bundesligi, także no, to nie są jakieś żarty, był wyceniany na 2 miliony euro, no ale niestety sytuacja z panią Marzeną czekaj w tej chwili, ale no Sara Patton, więc schowajcie portfele, jak ją tylko zobaczycie, jest taki filmik, więc może wam tutaj wsadzę link, albo na moim Facebooku naszego tego kanału Wisła Kraków News, więc zapraszam was do polubienia tej strony i tam są wszystkie aktualności właśnie dotyczące Wisły. I słucham, może nie wszystkie te najciekawsze, no ale są, staram się to dodawać. Więc to są te odejścia, znaczy nie wszystkie, bo to są te odejścia, myślę, najbardziej uderzające w nas. No, nie ma już Tibora Halilowicza. On zrezygnował z bycia piłkarzem Wisły Kraków. Miał do tego prawo, szacunek, że wytrzymał do końca według umowy, więc tutaj trzeba to szanować. W ogóle dla wszystkich wielkie podziękowania. Już wiele razy na tym kanale o tym mówiłem, ale jest to na pewno coś wielkiego, co zrobili wszyscy piłkarze Białej Gwiazdy. Również no, już dosyć dawno, ale dopiero teraz o tym mówimy, więc Kuba Bartkowski przeszedł do Pogoni Szczecin, także ale do Kuby nie ma co mieć pretensji. Dał z siebie, myślę, wszystko i myślę, że no, nie mamy prawa narzekać na to, że przeszedł do innego klubu, bo no, jeszcze ma trochę parę lat naprawdę grania i czemu ma nie skorzystać, a w Wiśle wtedy sytuacja była jeszcze dosyć niepewna. Nie było jakichś takich konkretnych rzeczy, tylko były to wszystko jakieś takie obiecanki, ale tutaj obiecanki się spełniły, także tutaj zupełnie inna sytuacja niż z Wanną Lee i Matsem Hartlingiem. Także tutaj jest o wiele lepiej w tym akurat przypadku, ale nie dzisiaj o tym, także tutaj już nie będziemy tego poruszać, już dajmy spokój, tam parasol się kupi tańszy i będzie. Nie, oczywiście żarcik, nieśmieszny oczywiście. Słuchajcie, kto jeszcze od nas odejdzie? Myślę, że odejdzie już nikt. Myślę, że to są wszyscy. Więc może powiedzmy o tym, no bo jeżeli chodzi o takie najważniejsze postacie, bo my się nie będziemy wymieniać jakichś drugoplanu, każdy jest ważny, tylko no rzeczy oczywistych nie będziemy mówić, no bo Lis wiadomo, Wasej wiadomo, Brozi wiadomo, Palcic zostaje, no wielu tych, którzy nie było tematu, to oczywiście dam wam tu link w opisie, gdzie będziecie mieli wszystkie to właśnie rozpisane, czyli kto przyjdzie, być może tak będzie pewnym znakiem zapytania, kto został i kto odszedł, bo tu mogę oczywiście wszystkich nie spamiętać, bo przecież tyle ich było. Więc tutaj jest sprawa oczywista. Słuchajcie, no więc tak, słuchajcie, no bo tutaj kto przyjdzie, no bo kto jeszcze może przyjść, bo przyszli ci dwaj zawodnicy, Burliga i Clemens, no i są to, o ile mówię, Burliga jest super transferem, ale słuchajcie, bo o tym też nie powiedziałem, a to jest bardzo ważna postać. No, Kuba Błaszczykowski prawdopodobnie zostanie piłkarzem Wisły Kraków, bo jeszcze to nie jest tak do końca, wiecie, oficjalki takiej nie ma, no ale myślę, że innej możliwości być po prostu nie może, tak? Kuba musi być piłkarzem Wisły Kraków, no bo obiecał, tak, że jeżeli Wisła zostanie w Ekstraklasie, to wtedy powróci do Wisły już tak oficjalnie, więc myślę, że na dniach może się jakaś oferta pojawić, znaczy oferta, już taka oficjalna oficjalne info, które zapoczątkuję, być może no coś pięknego, no to będzie coś pięknego, ten pierwszy mecz u siebie szczególnie, ale ten pierwszy mecz też z Górnikiem Zabrze też będzie w pewien sposób wyjątkowy, no ale dlaczego te oba mecze są w poniedziałek, to jest po prostu no skandaloza, no ale co ja mogę powiedzieć, no wraca najwybitniejszy, jeden z największych w tej reprezentacji, pod względem, no, pod względem występu jest najlepszy, ale już mówię, już pomijając to, ale ogólnie zawodnik, który naprawdę dużo dał tej reprezentacji, jakości, dużo pięknych chwil, bramek,
a jednak tak troszkę Ekstraklasa źle traktuje takie osoby. No trochę jest to smutne, nie ukrywam, bo uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć po prostu miejsca. No ale taki jest no trochę życie. Że czasem się nie docenia tak wielkich piłkarzem, jakim jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. No ale dobrze, może już wiadomo, Kuba to jest po prostu człowiek legenda i myślę, że on też może marketingowo bardzo pomóc Wiśle Kraków, więc ale no dzisiaj nie będziemy o marketingu rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o sytuacji kadrowej. Sytuacja kadrowa jest, jak powiedziałem, bardzo dobra, ale trzeba, znaczy bardzo dobra, to przesadziłem, ale dobra, umiarkowanie dobra. W każdym razie, kto musi przyjść? Jest kwestia Greka, który, no, ale on jest tylko wypożyczenie, tak? Wypożyczenie, więc tutaj to też nie jest jakaś inwestycja. Ja bym chciał, żeby to przyszli na pewno młodzi zawodnicy i byli, żeby to nie byli zawodnicy typu no, człowiek niczym z Legii, tak? Czy ostatnie transfery Legii, które trochę się nie, były bardzo, no, cenowo były na pewno drogimi inwestycjami, ale te inwestycje w większości się nie zwróciły. Mam tu na myśli Eduardo, który miał jak najbardziej nazwisko, bo przecież pamiętamy go z Arsenalu, a jednak no kompletnie w Legii się nie pokazał, tak? I to z żadnej dobrej strony, bo no tak naprawdę nie traktował chyba tego klubu poważnie, co może miał coś na myśli. Może miał coś do przekazania, no nie wiem, ale w każdym razie na pewno nie jest to, nie był to dobry i mam nadzieję, że Wisła nie popełni tego błędu, że przyjdą ludzie, którzy faktycznie no, mają umiejętności i chcą grać w lidze polskiej. Ja się też może jeszcze taką powiem rzecz, mi się wydaje, że Kuba Błaszczykowski będzie takim, nie tyle właśnie, nie chcę tutaj ogólnikować tego, ale mi się wydaje, że on znowu pokaże słabość tej ligi, bo jak mi ktoś mówi do Kuby Błaszczykowskiego emeryt albo coś ten deseń, no to mnie to śmieszy, bo mi się wydaje, jak Wasel pokazuje, że można grać tutaj, że on wcale nie odstaje od tych młodszych zawodników. On nawet pokazuje, że w niektórych elementach jest o wiele, wiele lepszy. To mi się wydaje, że jeszcze Kuba nie jest takim emerytem, który przecież zamierza grać w reprezentacji Polski i chce pomóc Wiśle Kraków i myślę, że ma przyszedł do Wisły po to, żeby jednak zwyciężać, by pomóc temu zespołowi wrócić na dawne tory, tak? Tory zwycięstw, tory wielkich sukcesów i w kraju, i w Europie. Więc myślę, że z nim jest to wszystko możliwe i myślę, że no, osłabi, znaczy wzmocni tą ligę, ale osłabi niestety tą, osłabi niektórych zawodników, pokaże po prostu jakość tej ligi, że tak naprawdę niewiele trzeba, żeby wygrywać, tak, i żeby po prostu ośmieszać rywali. Także no taka mała dygresja. Oczywiście no wiele, mam nadzieję, że to będą transfery zawodników ofensywnych, bo te obaj zawodnicy, którzy przyszli, mam tu na myśli właśnie Lukasa i Łukasza Bulligę, to są zawodnicy, no jednak obrońcy, tak, którzy może są w jakiś sposób uniwersalni, bo w wtorkowym sparingu zagrał Lukas Klemens na przykład na środkowym pomocniku defensywnym, także się da. To też może nie jest zawodnik, no jest to zawodnik w jakiś sposób uniwersalny, ale niestety problem jego zawodnika, że to on ma proste błędy popełnia. Bardzo często takie techniczne, bo widziałem, wczoraj sobie oglądałem jego mecze w Barwach Jagiellonii, jakie żeś się miało, nie było ich wiele, bo mówiłem 10, tak za dużo ich nie było. No i widać, że gubi czasem krycie, że czasem jakieś takie podania niedokładne ma, albo czasem przyjęcie takie, no broni się wtedy faulem, umie. Znaczy to też nie jest tak, że on jest nie. To jest taki zawodnik, który no, budzi moje jakieś obawy, że jeżeli on był pierwszym wyborem Maćka Stolarczyka, no to jednak bałbym się o wyniki meczów. Także no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mówiłem, cel pierwsza ósemka. To jest mój cel, to myślę, że innego scenariusza sobie po prostu nie wyobrażamy. Ale tak, bo słuchajcie, co tego nie powiedziałem, a to jest ważne. Kto został w ogóle z tych takich, bo tak się rozgadałem i tak, kurczę, nie doszłem do konsensusu.
Oczywiście Vullnet Basha. Vullnet Basha zostaje i to jest dobra informacja. Również zostaje Marko Kolar. Także te dwie postacie na pewno zostają i to jest chyba dobre. To jest chyba dobre rozwiązanie, bo mimo wszystko są to zawodnicy, którzy no, prawdopodobnie mogą być w pierwszym składzie. Wrócił również Krzysztof Dziazga z wypożyczenia, także wicelider, wicelider, jeżeli chodzi o strzelone bramki w pierwszej lidze, więc na pewno jakieś już doświadczenie zebrał, jakieś umiejętności nabrał, także może być to zawodnik, który Wiśle Kraków się przyda. Oczywiście już dzisiaj są Wiślacy w drodze, jak to oglądacie, to już pewnie są w Turcji, no i tam będą przygotowywać się do sezonu, bo już warunki w Myślenicach były fatalne, bo faktycznie już ten sparing wtorkowy, no było już coraz gorzej, nie dość, że zimno, to jeszcze już ta murawa wyglądała naprawdę, naprawdę źle, więc będą mogli spokojnie potrenować. Wiem, że już że ci, którzy są kontuzjowani albo mają jakąś rehabilitację, to zostają w Krakowie i się doleczają, by być gotowym na oczywiście dalszy okres przygotowawczy Maćka Stolarczyka. No, dlaczego jestem spokojny o ten sezon? Ponieważ mamy Maćka Stolarczyka przede wszystkim. Maciek Stolarczyk, pamiętajmy, że umie wyciągać zawodnika jak maksa i nawet trochę więcej, także jestem o to spokojny, mam nadzieję, że wy też. Trzeba być naprawdę optymistycznym. To, co się działo ostatnio w klubie przez te dwa tygodnie, no to naprawdę trudno nie być pozytywnie nastawionym, więc schowajmy te negatywne emocje i wyjdźmy, kupmy bilet na mecz, najlepiej karnet, bo to pomoże klubowi w funkcjonowaniu. Wierzę w tych ludzi, którzy zajęli się szukaniem inwestora. Mam tu na myśli Jarosława Królewskiego, mam tu na myśli Tomasza Jarzyńskiego, czy to też właśnie Bogusława Lesiądorskiego. Mam nadzieję, że się ktoś znajdzie, który będzie chciał dać klubowi no, pewną stabilizację i może powrót do tych wielkich czasów Bogusława Cupiała. Mam nadzieję, że materiał ogólnie was nie zanudziłem, bo troszkę dzisiaj, powiem szczerze, jestem trochę zmęczony, ale postanowiłem to nagrać, bo warto, żebyście byli, żeby ten kanał faktycznie działał na bieżąco, a nie jak mi się zachce. Także troszkę to wymęczyłem, mam nadzieję, mówię, że was nie zanudziłem. A cóż, ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!